Chwilowo mamy tutaj warsztat. Dobra, postawimy sobie tutaj. I co? Kolejny vlog niedzielny z hodowli i przeglądamy sobie młode. Mamy 4 udane wykoty. 1, 2, 3, 4. Jeden nieudany. Niestety film o tym był. Posprzątane już tutaj ma. Chwilkę jej damy na oswojenie się z tą przygodą. Dopuścimy ją do samca i przeniosę ją do zagrody, bo będę powoli już przenosił króliki do zagrody. Wiosnę mamy już praktycznie, także chyba to jest dobry moment. Dzisiaj sobie zobaczymy do króliczków, co tam u nich słychać, tych małych do gniazd. Nie będę liczył może, ale po prostu tak przegrzebę, czy przypadkiem nie ma jakichś martwych sztuk i zobaczymy sobie tam, co niektórego sobie wyciągniemy. Ta zakupuje, robi takie cuda tutaj. A, ładne, spokojnie, no już. No, to jest przykładowy jeden, ładny. A jak mamusia prawie. Trochę więcej białego ma. Nie wiem, nie liczę ich, no ale wszystkie są żywe. Tu jest cały czarny. O, taki się trafił. Fajny. No. Nie wiem, czy w tym roku nie będę przypadkiem stada wymieniał całkowicie, więc któreś młode, jak będą ładne, może się trafi jakiś fajny materiał na nowe stado. No, ładne są, zdrowe widać, ruchliwe. Ona widać, że tak zakopuje, no to jak się tak zakopuje, to niech tak ma. I mieliśmy przygodę z tą właśnie samicą po narodzinach, po wykocie. Wyobraźcie sobie, wyprowadziła wszystkie młode na środek. Wszystkie młode były w kupce takiej zbitej, tak się wiły, utrzymywały po prostu ciepło. Były już troszeczkę wychłodzone, jak je zastałem, ale wrzuciłem je, o, fajnie, agresywna, wrzuciłem je z powrotem do gniazda i przeżyły. Jeden nie przeżył, który był tam, odłączył się od tej kubki, no, wychłodził się po prostu, zmarł, no i zmarł. Ale wszystkie przeżyły dzięki temu właśnie, że one się taką kulkę tam zbiły, no i się uratowały w ten sposób. Także ten miód cały jest po takiej przygodzie. No ale się udało chyba, no bo już są takie, widać, ładne, spore. No, samiczka widać się tu opiekuje nimi. Także chyba jest dobrze. Zobaczymy tutaj, teraz do tej. O, to jest największa moja samica, która ma największe młode. O. Zobaczcie, to w ogóle się nagrywa. Czekajcie, nagrywa się coś tam. Dobra. I sobie zobaczymy, też przeglądam sobie. Spokojnie. No, też nie będę tam jakoś ich liczył czy coś. Po prostu grzebnę w gnieździe. Tu muszę sobie chyba zrobić taki myk. Tutaj też wszystko wychodzi na to, że jest w porządku.
Jednego sobie wyciągniemy, popatrzymy, a znowu się czarny trafił. O, fajnie. Po samczyku, no. Samczyk jest czarno-biały. O, ten taki szaro-biały. No. Już powoli chyba będą się im oczy otwierać. Mi się widzi. Dobra, siedźcie sobie tam. Jeszcze jednego. O. Znowu czarny. O cholera. Co za diabły. Dobra. Siedź sobie tutaj. Ile jest? Nie wiem, nie liczę. Jak wyjdą, to się je wtedy może jakoś przeliczy. Niech se tam siedzą grzecznie. O, otwarte było. Zostawiłem otwarte. O, bo się tu kręcę. Teraz tej sprawdzimy, bo ta na dole się urodziła. Okociła niedawno. Ona się okociła 5 bodajże dni temu, ale sprawdzałem już raz. Nic tam się nie działo. Zobaczymy tutaj. To już duże powinny być. Myślę, że niedługo można się ich spodziewać na zewnątrz, poza gniazdem. Też jest chyba wszystko w porządku. Wyciągniemy jednego. Uciekają już. O! Już się nie dają złapać. Myślę, że to już niedługo będzie wychodzić w ogóle z gniazda. Ten taki jakiś kosmaty. No. Myślę, że to już niedługo będzie wychodzić z gniazda. A powiem szczerze, że ten owiec to mi tak troszkę chyba przyspieszył i znowu i zaczyna mi chyba szybciej schodzić. No ale nie. Chyba jeszcze za wcześnie, żeby wychodziły z gniazda. Wszystko jest dobrze. A, jeszcze jednego sobie wciągnę. Jakieś tam. No już uciekają, już się nie dają zapać. O! Taki biało. Biało coś. Dobra, już niedługo się im oczy będą otwierać. No i się można ich spodziewać powoli tutaj na jakichś wycieczkach po klatce. Też jest dobrze. No i ostatnia samica, taka. W sumie najbardziej nie. Ona jest taka najbardziej nerwowa. Znaczy jak tego podejdzie. Zakopała gniazdo, ma tu. O. Ona woli podeptać młode, jak je pokazać. Już. Damy jej może marchew. O. No, nie wiem, czy nie zaprzestanę tego ruchu. Wczoraj przegrzebywałem. Jak widzicie, jak się denerwuje. Ona woli zadeptać młode, jak je pokazać. Także nie wiem, czy nie odpuszczę sobie. Wczoraj przegrzebywałem, podobnie jak i te wcześniejsze klatki. Widać, że ruchliwe strasznie podskakują aż, czyli tam w gnieździe wszystko jest w porządku. No. Także chyba sobie dzisiaj to odpuszczę. Wczoraj było dobrze, za 2 dni może się stresuję przed kamerą, nie wiem. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej.